Cześć kochani, witam Was już w nowym tygodniu. Przed nami kilka dni kiepskiej pogody, więc zerknijcie ze mną, co nowego znajdziecie już w Action. Łatwiej Wam będzie go teraz odwiedzić, bo no nie będzie żal takiej pogody na chodzenie po sklepach. Mamy sporo nowości, m.in. cudne dekoracje, fajne gadżety dla zwierząt, pojawiło się też kilka nowości na dziale do sprzątania i zajrzymy też na dział kosmetyczny, bo kupicie już tam naprawdę sporo ciekawych perełek. Dlatego jeśli jesteście gotowi, to zaczynamy! Na początek zapraszam Was na dział kuchenny, gdzie możecie już kupić te kosze. Są wykonane ze stali nierdzewnej i myślę, że świetnie Wam się sprawdzą na przykład na owoce. Jest to naprawdę świeżutka nowość, bo nawet nie było jeszcze plakietki z ceną, ale wiem, że będą Was kosztować niecałe 19 zł. Z kolei na dziale ogrodowym szukajcie już tych uroczych kubków. Są co prawda wykonane z tworzywa sztucznego, ale jeśli potrzebujecie coś nietłukącego na grilla, to będą jak znalazł. Są naprawdę lekkie i dostępne w kilku fajnych wariantach, takim pięknym kwiecistym, z motywem dżungli, letnim i tym ładnym motywem łąki i zapłacicie za nie niecałe 3 zł. Do kompletu mogą Wam się jeszcze przydać takie miski, idealne do podania sałatki. Mamy tu identyczne wzory jak na kubkach i ich cena to niecałe 9 zł. I dostępne są też talerze i co ważne, całą tą kolekcję możecie mieć w zmywarce. Pokażę Wam jeszcze, jak te wzory wyglądają na talerzach, bo prezentują się niesamowicie. Myślę, że naprawdę możecie tu stworzyć taki fajny komplet do ogrodu. Talerze mają 24 cm średnicy i kosztują 4 zł. 49 groszy. A jeśli lubicie chrupiące kanapki, to są już dostępne te opiekacze do kanapek. Co ważne, płytki grzewcze są wolne od PFAS, to znaczy, że nie zawierają tych takich szkodliwych substancji, więc jest to najzdrowszy typ z tą powłoką nieprzywierającą. Nie wiem jak Wy, ja tam lubię zrobić sobie od czasu do czasu sandwicze, a te opiekacze są jeszcze dostępne w dwóch kolorach, standardowym białym i jeśli macie czarne dodatki w kuchni, to jeszcze jest dostępny kolor czarny. Cena tego opiekacza to niecałe 60 zł. A jeśli pogoda pozwoli i będziecie mieć ochotę na zjedzenie lodów, to zwróćcie jeszcze uwagę na ten zestaw. W środku znajdziecie 4 pucharki, 4 łyżki i jeszcze łyżkę do nakładania lodów. Całość jest wykonana z tworzywa sztucznego i nadaje się jeszcze do mycia w zmywarce. Bardzo fajny taki, no już kolorowy zestaw za niecałe 13 zł. A teraz chodźcie, zerkniemy na dział z dekoracjami, bo tu nowością są te cudne domki. Uroku dodaje im na pewno jeszcze fakt, że są wykonane z drewna. Świetne do postawienia jako taka wiosenna, wiosennoletnia już dekoracja. Wierzę, że naprawdę rozjaśnicie nimi nie jeden kąt. Do wyboru mamy 3 kolory: zielony, różowy i niebieski. Fajna i wiecie, taka no niedroga dekoracja, bo za zaledwie 9 zł. W zupełnie innym klimacie pojawiły się te figurki. Są w kolorze złotym i mamy tu 3 zwierzęta. Tu jest wersja z słonikami. Tu mamy takie 3 małpki. I są jeszcze 3 lwy. Jeśli są w Waszym guście, to kupicie za niecałe 8 zł. Kolejną nowością są te pudełka na chusteczki i to, co mi się w nich bardzo spodobało, to fakt, że mamy tu połączenie bambusa z tworzywem sztucznym. Zazwyczaj w Action mieliśmy właśnie albo całe wykonane z bambusa, albo całe z plastiku, a tu powiem Wam, to połączenie jest naprawdę bardzo fajne, bardzo ładnie się to w ogóle prezentuje. Do wyboru mamy z dołem w kolorze białym albo czarnym i jeśli chcecie mieć, wiecie, zawsze na wierzchu gdzieś chusteczki, to możecie właśnie je mieć w takim ładnym, dekoracyjnym pudełku. Jego cena to niecałe 13 zł. Nowe szkatułki na biżuterię, wykonane z bambusa i tu na wizualizacji widać właśnie dokładnie jaki jest środek. Jest tu otwierana taka szufladka, lusterko i macie tu miejsce na biżuterię. Do wyboru jest wersja z kolorem białym albo całe pudełko jest w kolorze naturalnym bambusa. Wiecie, takie niewielkie, zgrabne, jeśli nie macie dużo biżuterii, a chcecie ją jakoś zorganizować właśnie w jednym miejscu i zapłacicie za nie niecałe 22 zł.
Pojawiły się też te łapacze snów, dostępne jedynie w kolorze beżowym i do wyboru mamy dwa warianty, które różnią się w tym wzorem koła i jeszcze na jednym łapaczu, widzicie, są takie koraliki. Zapłacicie za nie niecałe 17 zł. A teraz chciałabym Wam pokazać hit z działu dla zwierząt. Pojawiło się właśnie to elektryczne poidełko. Pewnie się zastanawiacie, no czemu zamieniać zwykłą miskę na ten sprzęt, ale producent zauważa, że takie poidełko świetnie się sprawdza, bo lecąca tu jeszcze filtrowana woda podobno bardziej zachęca koty do picia, dzięki czemu Wasze zwierzaki będą jeszcze lepiej nawodnione. Poidełko działa z adapterem lub powerbankiem i jest jeszcze ciche, a oświetlenie LED wskaże Wam widoczność wody i zawsze będziecie wiedzieć, kiedy jej brakuje. No, co Wy na to? Myślicie, że to jest zbędny gadżet, czy coś jednak w tym jest? Sama jestem ciekawa. Kupicie go za niecałe 40 zł. A w dziale do sprzątania znajdziecie już nowe metalowe wieszaki. Zawieszacie je na drzwiach i na przykład wiecie do łazienki, czy to na ręczniki, czy szlafroki, będą jak znalazł. Są dostępne dwa warianty kolorystyczne za niecałe 9 zł. A kochani, jeśli lubicie robić zakupy w Action, serdecznie Was zapraszam do grupy na Facebooku. Wymieniamy się tam opiniami o produktach z Action, polecamy sobie rzeczy i oczywiście też odradzamy te, które nam się nie sprawdziły. Więc żeby być na bieżąco, zerknijcie na naszą grupę. Link do niej znajdziecie w komentarzu pod filmem. A wracając do przeglądu, pojawiły się już nowe saszetki zapachowe. W środku znajdziecie dwie sztuki i mamy jeszcze dwa warianty zapachowe do wyboru, na przykład o zapachu kwiatów. Także wrzućcie je do szafy i wypróbujcie za 4 zł i 49 groszy. Z takich ciekawostek na tym dziale jest taka szczotka z teleskopowym drążkiem i co ciekawe, słuchajcie, służy ona do zbierania pajęczyn, także i takie rzeczy możemy tu kupić za niecałe 15 zł. Zwrócę Waszą uwagę jeszcze na te ratanowe kosze. Są praktyczne, z dwoma uchwytami, idealne do przemieszczenia Waszego prania. Do wyboru są w kolorze białym albo czarnym i kosztują niecałe 33 zł. A czasem do przenoszenia, albo myślę, że świetne do bagażnika też, jeśli potrzebujecie coś przewieźć, są dostępne w Action takie kosze. Ja mam identyczne i powiem Wam, świetnie nam się sprawdzają naprawdę do wielu rzeczy i zapłacicie za nie niecałe 33 zł. Myślę, że taki produkt jest naprawdę bardzo, bardzo praktyczny. Możecie też kupić nowe tabletki do zmywarki, ale słuchajcie, jest to duże opakowanie, bo w środku znajdziecie aż 100 sztuk o zapachu cytrynowym i taka mega paka kosztuje Was teraz niecałe 25 zł. A teraz chodźcie na dział kosmetyczny, bo i tu nam się trochę zadziało. Nowością, drogie panie, jest tu dedykowany dla nas damski zestaw awaryjny w tej uroczej kosmetyczce. A co tu znajdziecie? Między innymi taki mini pilniczek, małe lusterko, małą gąbeczkę do makijażu, agrafkę, spinki i wsuwki do włosów i jeszcze taki bawełniany płatek. Niby nic, ale myślę, że warto mieć. W tamtym roku te zestawy były bardzo popularne. No i wiecie, zawsze możecie tam włożyć coś, co akurat Wam dodatkowo będzie potrzebne, a cena to zaledwie 9 zł. Powolutku bardzo popularny w internecie robi się właśnie ten wiralowy produkt. Jest to zestaw do brwi marki Fab Factory. Dzięki niemu podkreślicie i nadacie kształt swoim brwiom. Do wyboru jest ten zestaw z pudrem do brwi i pomadą, a w drugim znajdziecie stempel do brwi. Na dodatek jeszcze z boku macie taką przydatną instrukcję, jak to w ogóle obsługiwać i cena tych zestawów to niecałe 7 zł. Są dostępne już te zestawy bransoletek dla małych dziewczynek. W zestawie znajdują się 4 sztuki i są właśnie takie kolorowe, idealne dla młodych dam, jeśli lubią, gdy właśnie coś im błyszczy na nadgarstku. I za te zestawy zapłacicie niecałe 7 zł. Nowością są także te urocze szczotki do włosów w kształcie nosorożca. To jest taka wersja, myślę, analogiczna do tej popularnej szczotki Tangle Teaser. Naprawdę wygląda no niesamowicie i bardzo uroczo. Chociaż ciekawa jestem, jak jest wygodna w użytkowaniu, zapłacicie za nią 6 zł i 25 groszy. A to już błyszczyki w takiej dość ciekawej tubce. One są z brokatem i dostępne w kilku wariantach za niecałe 5 zł.
Kupicie też zalotkę do rzęs. Do wyboru jest z rączkami w kolorze szarym albo różowym za 4 zł i 49 groszy. A teraz przechodzimy na jeden z Waszych ulubionych działów, na dział ogrodowy, gdzie właśnie pojawiła się ta nowość. Są już dostępne, kochani, kominki ogrodowe. Będą idealnym pomysłem, jeśli lubicie długie wieczory na tarasie lub chcecie podkręcić klimat spotkań z Waszymi przyjaciółmi czy rodziną. Te kominki są wykonane z żaroodpornej stali malowanej proszkowo i posiadają osłonę przeciwiskrową i komin. Nadają się oczywiście na zewnątrz. Zakupiła go już z naszej facebookowej społeczności Ania i podzieliła się z nami na grupie zdjęciem, jak u niej się prezentuje. Zobaczcie. Ania poleca go na chłodne wieczory, ale naprawdę uważam, że robi klimat. Co myślicie? Dzięki, Aniu kochana, za zdjęcia. Pozdrawiamy Cię gorąco. A jeśli chcielibyście kupić ten kominek, to kosztuje on niecałe 180 zł. Ostatnio padło na grupie pytanie, czy w Action znajdziecie podstawki pod doniczki. I tak już Wam pokazuję, jakie są. Za 2 zł i 49 groszy ma 19 cm średnicy, 22 cm kosztują niecałe 3 zł, a tu już większe 32 cm 5,89. Tu już naprawdę sporych wymiarów za niecałe 8 zł. Mają dokładnie 35 cm średnicy. I są jeszcze, jeśli wolicie, takie kwadratowe. I co ważne, wszystkie są wykonane w 100% z recyklingu, także naprawdę myślę, że warto. Za te kwadratowe zapłacicie 8 zł i 49 groszy. A teraz przejdziemy na dział sportowy, gdzie kupicie ten bardzo ciekawy sprzęt. Jest to drabinka do ćwiczeń, dzięki której możecie właśnie urozmaicić swoje ćwiczenia. Tu nawet na opakowaniu jest instrukcja, jakie ćwiczenia możecie z nią wykonywać. No, dość ciekawa propozycja i zapłacicie za nią niecałe 18 zł. A jeśli lubicie ćwiczenia z taśmami oporowymi, to jest ten bardzo ciekawy trzyczęściowy zestaw z różnymi oporami i ten zestaw kupicie za 13 zł i 49 groszy. Na dziale dla zmotoryzowanych kupicie już takie osłonki przeciwsłoneczne na szyby do samochodu. Są one magnetyczne w rozmiarze 50 na 80 cm i w środku znajdziecie 2 sztuki za 9 zł i 40 groszy. A to już szczotka do felk z takim długim trzonkiem. No może Wam się przydać, jeśli właśnie chcecie je wyczyścić. Kosztuje niecałe 10 zł. Na ciepłe dni może Wam się też przydać taki daszek. Ja już go mam i powiem Wam, że jak go przetestuję, od razu Wam dam znać. Ale to, co jest w nim bardzo ciekawego, to fakt, że nie mocujecie go pod wycieraczkami, tylko jest na takiej fajnej przylepce. Jest o wymiarze 60 na 135 cm za 11 zł i 50 groszy. Znalazłam tu jeszcze bardzo ciekawie wyglądające zapachy do auta, zobaczcie. No, dość fajnie się prezentują. Do wyboru mamy kilka zapachów i zapłacicie za nie niecałe 13 zł. A tu już myślę, że niezbędnik dla rodziców, którzy wybierają się z dziećmi nad morze. No mówię niezbędnik, bo słuchajcie, coraz częściej widać je na polskich plażach. Są to wózki, które łatwo możecie złożyć. Idealne, jeśli potrzebujecie przewieźć na przykład akcesoria na plażę z dziećmi, a wiecie, ich wtedy jest naprawdę sporo, lub po prostu do przewożenia rzeczy. Tu macie ich dokładny rozmiar. Udźwigną aż 80 kg i kosztują niecałe 180 zł. A jeśli już mowa o plaży, możecie kupić ten bardzo fajny leżak. Dostępny jest w kilku kolorach, ale co ważne, łatwo się składa i jest naprawdę lekki, więc idealny do przenoszenia. Jeśli lubicie się rozłożyć, to jest to naprawdę coś dla Was. Możecie go kupić w kolorze niebieskim, szarym albo zielonym za niecałe 40 zł. A na kemping mogą Wam się przydać te zestawy 4 lampek, jeśli na przykład chcecie sobie zawiesić tak na sznurku, żeby namiot był widoczny, żeby było też troszeczkę jaśniej. O, nawet tam z tyłu widzę właśnie, jak to świeci, zobaczcie. No tak, może ostrzegać, ale też troszeczkę to światło nam zawsze da o zmierzchu. Kosztują 8 zł i 49 groszy. A tu już jeszcze trochę z oświetlenia. Mamy na przykład takie lampki, które świecą w 3 trybach. W takim rozproszonym, w intensywnym. Tu jest jeszcze taki bardzo praktyczny haczyk, więc możecie je z powodzeniem gdzieś zawiesić. Do wyboru są w kolorze niebieskim albo czerwonym.
i kupicie je za 4 zł. 49 groszy. A tu już jest inna lampka do oświetlenia i ją możecie zarówno powiesić, ale też ona może po prostu Wam stać. Także jest taka dwufunkcyjna i kosztuje niecałe 7 zł. A tu już kolejna lampa, idealna na kemping. Ma 3 tryby świecenia i również ona jest do zawieszenia. O, tu możemy nawet zmienić jej barwę światła. Świeci ciepłym światłem albo białym. I zapłacicie za nie niecałe 13 zł. Pojawiły się jeszcze te, u mnie została zaledwie jedna sztuka, więc chyba jedna z lepszych. Są to lampki 3 w jednym i również możecie albo zawiesić, albo dać po prostu, żeby stały. Mają 2 tryby świecenia i kupicie je za 6 zł. 79 groszy. Mogą Wam się też przydać na kemping śledzie, za 8 sztuk zapłacicie 4 zł. 50 groszy, albo takie sznurki do zamocowania namiotów. Są dostępne jedynie w kolorze zielonym, ale one świecą w ciemności, więc bardzo praktyczna funkcja za niecałe 9 zł. A na jakieś imprezy lub właśnie też na kemping może Wam się przydać taki zbiornik wodny z kranikiem za 8 zł. 79 groszy, ma 10 litrów pojemności. Pojawiły się też materace. Za taki dwuosobowy zapłacicie niecałe 68 zł. Tu jeszcze jest inny, również dwuosobowy, od razu z wbudowaną pompką za niecałe 190 zł. A tu jeszcze osobna pompka, jeśli byście chcieli kupić tylko ją, za niecałe 30 zł. Z marki Intex pojawił się jeszcze ten jednoosobowy materac. Fajny, jeśli nawet chcecie kiedyś przenocować gości, także zawsze będzie gdzieś pod ręką za niecałe 45 zł. I tu również jednoosobowy materac za niecałe 27 zł. A jeśli trafiliście tu przypadkiem, to gorąco Was zachęcam do subskrypcji, dzięki której będziecie powiadamiani o nowych filmach i naprawdę nic Wam z nowości w Action nie umknie. W Action możecie też kupić śpiwory i ten sygnowany marką National Geographic kosztuje niecałe 45 zł. A to już świetna opcja dla par, ponieważ słuchajcie, pojawiły się takie dwuosobowe śpiwory, które mogą być jednym śpiworem, tu macie jego dokładny wymiar, waży tylko 2 kg, także naprawdę jest stosunkowo lekki jak na śpiwór. I zapłaci za niego 90 zł. I z tej samej marki kupicie jednoosobowy, jego wymiar to 200 na 80 cm i jeśli kupicie 2 sztuki, to również je możecie połączyć, także też świetna opcja. On waży z kolei trochę ponad 1 kg, także jest też świetny do przenoszenia i za niego zapłacicie niecałe 60 zł. Chciałabym Wam zwrócić jeszcze uwagę przed tymi naszymi wszystkimi wyjazdami na majówkę, że są dostępne takie niewielkie portfele w Action. Jeśli na przykład macie dużo kart, a teraz naprawdę mamy sporo tych kart, możecie kupić właśnie te portfele i nie trzeba od razu całego tego dużego naszego portfela nosić ze wszystkim. Dostępne są w kilku wariantach i zapłacicie za nie 23 zł. 49 groszy. A jeśli wybieracie się tylko na taki krótki spacer i nie chcecie nosić wszystkiego ze sobą, to możecie włożyć do takiego małego portfela, na przykład klucze, kartę i mieć wszystko pod ręką. Fajne, małe, przede wszystkim praktyczne, za niecałe 8 zł. A teraz zapraszam Was na dział kreatywny, gdzie znajdziecie już te markery w specjalnej edycji. Nadają się one do malowania po drewnie, po metalu i oczywiście po papierze. Jest to specjalna edycja i dostępne są w 3 wariantach kolorystycznych za niecałe 17 zł. A tu już kredki, ale słuchajcie, nie takie zwykłe, bo 10 sztuk kredek o takich neonowych kolorach dostępne są w różnych wariantach za 4 zł. 49 groszy. A jeśli lubicie coś zdobić, to słuchajcie, bardzo fajna i taka naprawdę wiosenna nowość. Są to naklejki takie jakby 3D. Zobaczcie, jak właśnie przybliżę. No naprawdę one nie są takie płaskie, jeszcze dodatkowo są w brokacie. O pięknych kształtach kwiatów. No, wyglądają niesamowicie. I to jest znowu kolejny z tych produktów, który chciałoby się mieć, ale do czego to użyć? Myślę, że na pewno znajdziecie do tego zastosowanie. Za 3 zł. 25 groszy z pewnością Wam się przydadzą do jakichś prac kreatywnych. Dla dzieci pojawiły się te nowe puszki. Jest to naprawdę bardzo urocza nowość. Tak wyglądają w środku
i dostępne są naprawdę różne warianty, zarówno z Disneya, z myszką Mickey, ze Spider-Manem, czyli i dla chłopaków, i dla dziewczyn, naprawdę mnóstwo tych wariantów i dzieciaki zawsze coś tam chowają dla siebie, także zarówno do organizacji, jak i do schowania swoich skarbów kosztują niecałe 3 zł. Na dziale dla maluchów kupicie też takie pufy, dostępne w kilku wariantach. Kupicie je za niecałe 20 zł. A to już bardzo fajne takie zestawy kreatywne dla dzieci powyżej 6 roku życia. I nasze dzieci mogą się pobawić archeologów. Są tu różne kształty kamieni, młoteczki i mogą sobie coś wyżłobić za 4 zł i 49 groszy. A dla młodych dam również troszkę znalazło się takich kosmetycznych rzeczy, na przykład taki zestaw z błyszczykami, z cieniami i z lakierami za niecałe 18 zł. I kochani, na dziś to już wszystko. Dajcie znać w komentarzu, jak na Was działa ta pogoda, czy właśnie macie dużo energii do działania, czy raczej nie. A ja Wam już dziękuję i do usłyszenia, kochani. Pa!